Cześć, tu Paweł, Piwny Klub. Dotarliśmy na stoisko warsztatu piwowarskiego. Jest ze mną Marusia. Jesteśmy w Świdnicy na drugim festiwalu dobrego piwa. Nie, na drugim festiwalu piwa, chyba tak to się nazywa, prawda? Drugi festiwal piwa rzemieślniczego. Rzemieślniczego, okej. Okay. Impreza rośnie, przynajmniej tak słyszałem od innych browarów. Potwierdzasz? Wiesz co, jest bardzo przyjemnie, bo jest tak, teoretycznie wygląda to, że tak wszystko leniwie, nic się nie dzieje, ale bardzo, bardzo... My jesteśmy zadowoleni tutaj ze sprzedaży. Od wczoraj jesteście? Tak, tak. Sobota jest, rozmawiamy. Dobra, z czym przyjechaliście? Bo ja mam tutaj bajcena z Rzespiniami i chili. Jaki był pomysł na to piwo? To strasznie ciekawe. To znaczy przede wszystkim... Bartek jest strasznie wyczuwany w aromacie, świetnie. Bartek się żenił i sobie chciał, żeby jakieś piwo było owocowe z naszego browaru, żeby część było sobie na wesele, jako takie okazjonalne. Stwierdziliśmy, że najfajniej by było pszeniczne, bo pszeniczne się fajnie z owocami komponuje. Zresztą no, profesja w zeszłym roku zrobiła przecież z mango. Nie? Dokładnie. I nawet chcieliśmy z mango czy, albo z marakują, ale akurat nie było tego takiego przecieru dostępnego. To przecier dodawaliśmy do fermentacji. A z kolei piccili, bo to była wersja z samą brzoskwinią, a piccili to zrobiliśmy jeszcze dodatkowo na Beer Geek Summer, no bo wiadomo, na Beer Geek Summer no to musi być coś, żeby było inaczej. No i właśnie dzisiaj nawet kogoś spotkałam i ta osoba powiedziała, że to było jedyne polskie piwo, które się na Beer Geek Summerze skończyło przed końcem imprezy, także super, no. Bo ja do końca imprezy nie dotrwałam, to nawet nie wiem. No fajnie, znaczy na szczęście, bo ja uwielbiam ostre żarcie, ale szczerze nie lubię ostrości w piwie, to jest bardzo subtelne. No, to jest bardzo, takie, bardzo dobre. Troszeczkę rozgrzewa, ale nie ma jakiegoś jest takiego, no. Ale brzoskwina świetnie, no cichą brzoskwina i cichą. Tak, tak. Jeszcze to dofermentowywało oczywiście chyba za 2 tygodnie, także no długi proces produkcji jest tego piwa, no ale warto. Rewelacja. Warto. W Petainerach właściwie już nie mamy w ogóle tej brzoskwini. I chili zostało jeszcze kilka, jeszcze są butelka, no ale będziemy powtarzać, zdecydowanie jest to udany pomysł. Super. Drugie piwo, które mnie zaciekawiło, widziałem, że Sauer się pojawił. Tak, to Sauer jest... to już tutaj z Kopyrem żeśmy omawiali, że to taki nie do końca Sauer? Był... Nie, tak? Właśnie wszyscy sobie bardzo chwalą właśnie łącznie z Tomkiem. Tylko, że on nie wyszedł do końca specjalnie nam tak, no. Że miał być inny. No inaczej miał być. Tak, ale się okazało, że po prostu strasznie zasmakowało. Ludzie się pytają, kiedy powtórzymy, bo nie ma w butelkach i tak dalej. No a mówię, to nie było intencjonalne, więc raczej nie będę go powtarzać. Nie? Dzień dobry. Dzień dobry. Co trzeba? Warsztaty piwowarskie. Warsztat piwowarski, to jest browar z Wrocławia. Czy to prawda, że jednym z założycieli warsztatów piwowarskich jest pani mieszkająca w Piotrowicach? Tak. A mogę pana zaprosić tutaj, bo my tutaj nagrywamy, jakby kamera, pan tutaj przeszedł. Tam zesłać, ale spokojnie, to bardzo dobrze, pogadamy sobie. Tak, to ta pani, Marusia. A co, pan jest też z Piotrowic? A nie. Teraz pani nam zesłać. A ja... Przepraszam, czy mogę panią przeprosić lekko w lewo, my tu nagrywamy sobie, o! I pana to samo. Dziękujemy. Tak? Albo tu, jeżeli państwo na zakupy, to prosimy tu do kolegi. Zapraszamy serdecznie obok. A ja nazywam się Sławomir Hryniewicz i właśnie uruchomiłem browar w Kotach Wrocławskich. A to pan! O! No, a my się z mężem wybieramy, tam tylko czekamy na to otwarcie, już no jest. No właśnie, jeszcze nie, jeszcze spokojnie. No ja czytałam, że we wrześniu ma tak, być. No widzisz, tak. Od razu masz kolejny materiał. Super, mamy kolejny materiał. No, mój mąż już wyliczył, że 6 km na piechotę, no bo przecież nie będzie samochodem przyjechać. Da rady, tak, no. Tak, da rady. Słuchajcie, już naważyliśmy New Zealand. Myślę, że tymi... Ja też jestem dopiero super. Początkujący. New Zealand Pale Ale jest w Leżaku już drugi tydzień. Irish Red Ale też w Leżaku tydzień. I w tej chwili w fermentorze jest stout owsiany. Super. No. To co nalać w ogóle od nas do spróbowania? To może macie, stouta właśnie. Macie właśnie stouta. No to naleję. Dajcie, bo fermentuję, ja go tak już próbuję i... Ale to od razu pozwolę sobie zagadnąć. Tam kamera, zapraszam serdecznie. Pozdrawiamy serdecznie naszych fanów, Piwny Klub. Jak nazywa się browar? Kaminus. K
Caminus. Okej, okay. A skąd pomysł w ogóle? Czemu tak? Znaczy nazwę? Tak. Ponieważ ten browar mieści się w zakładzie mleczarskim. Aha. I na zapleczu tego zakładu stoi najwyższy komin w Kątach Wrocławskich. A, no tak. Stąd jest nazwa. A jeśli mogę spytać, inicjatywa osobiście ważysz w tym browarze? Czy... Nie, jestem w tej chwili pomocnikiem. Pomocnikiem, okej. Okay. Piwowara mamy, piwowar pochodzi z Wrocławia, nazywa się Wojtek Bieloński. Pozdrawiamy, Wojtku. Pozdrawiamy. No, a ja jestem pomocnikiem. Super. Się. Wojtek po prostu ważył piwo domowo. Czyli historia jak każda inna. Tak, no i przeszedł na tak zwane większe garki, jak to młodzież mówi. Tak jest. I jeszcze nie miał do czynienia przewody, zawory, pompa i tak dalej, i tak dalej. A ja pracowałem w mleczarstwie 25 lat. Z kolei z drugiej strony. No tak jak u nas, ja umiem ważyć piwo, a mój wspólnik z kolei zna się na całym sprzęcie i tak dalej, więc to jest dobra spółka. My na tej samej zasadzie współpracujemy. Także oczywiście on też się uczy już tego, ale do tej pory, no, że tak powiem, zrobiliśmy sześć. Wyważyliśmy sześć barek. Okay. Czyli dwa razy do jednego fermentora, tak? Bo mamy 5 hektar wybicie. Super. No to tak jak my. Ale wy tam na miejscu, rozumiem, też browar będziecie mieli, ale co, restauracyjny, tak. Czy taki Nie pełny restauracyjny. Czyli taki brewpub, czyli tak można się piwa napić, jakieś przekąski. No też coś tam na ciepło, goloneczka, to tamto mamy zaplecze kuchenne takie. No to zapraszamy do Kątów Wrocławskich, zaraz koło tak mnie, jest. Do jakąś współpracy. A kogo zapraszacie? Kooperacja, no wszystkich fanów naszych, prawda? Miliardy fanów tutaj Piwny Klub. Idealnie się pan strzelił na początek wywiadu. No. Przepraszam, wchodzę w temat i jeszcze nie wiem, z kim mam do czynienia. Ten materiał strasznie zerze, to będą miliardy od... Piwny Klub. Podejrzewam, zapraszamy do browaru Caminus. Już wkrótce otwarcie. Caminus. Od komina po łacinie. I też nazwy piw będziemy mieli po łacinie. O, super. Jest to jakiś pomysł. Unum, due, tres, quattro. Czyli łatwo po łacinie, ale tak jest, zrozumiale. Takie nazwy piw. I oznaczamy piwa tak, jak zaczęliśmy ważyć. Pierwsze właśnie, unum to będzie ten New Zealand Pale Ale. Drugi red, czerwone. Trzeci ten stout. No właśnie, a propos stouta. No niech pan spróbuje. To nie jest owsiany, to jest taki bardziej klasyczny. Klasyczny? Tak. Jak tam z owsianym? Nie było problemów z filtracją? Ciężko się filtrował, to prawda. Kładki owsiane. Tak, kładki zabijały troszeczkę. Nie, musieliśmy strasznie wolno jechać pompą. Bo mamy regulacje. Mamy, powiem tak, że jestem zadowolony ze sprzętu. Kupiliśmy z grupy sprzęt, czyli ważelnie, fermentory i tanki SK Group Słowenia. Odwiedziłem kilku producentów czeskich. Tak, panie, teraz odczuwamy. Przepraszam, że przerywam. Kurczę. Coś doleje. Wiesz co, grzeje, tak? Ja bym mimo wszystko też tego sauera spróbował. Sauerka. Nie, no słuchaj, naprawdę wszystkim bardzo smakuje. Ale i o to chodzi. Wiesz, i fajnie czuć bergamotkę. Ale ja bardzo lubię, tak, ale tutaj mało czuję kawy. I troszkę u nas już jest po fermentacji, prawie już przetaczamy w poniedziałek. Aha. Jest właśnie trochę mało czuję tej takiej kawy i tego takiego. Co? Czy to on jest, ile plato ma? 12.1, bo my zrobiliśmy mocniejszy, dlatego taki bardziej jest wyczuwalny. Właśnie w smaku wyczuwalne są te zapach kawy, taki to znaczy, tych palonych. Nasz stout i tak w skali tych stoutów polskich, które są robione, jest postrzegany jako jeden z bardziej palonych stoutów. Bo raczej browary te małe robią albo z laktozą, albo starają się tą jednak goryczkę od słodów palonych ukryć. A ja akurat lubię takiego stouta, ale to się sprawdza, bo świetnie właśnie się sprzedaje. Ale on jest taki delikatny. Właśnie, z tego co pamiętam, jest delikatny, on nie jest bardzo wytrawny. Trochę w słodki, mi to bardzo pasuje. On jest taki wypośrodkowany, bo ja też dry stoutów to tak do końca nie lubię. Nie dodaliśmy taki typowy czternastka zrobiliśmy.
14 zrobiliśmy. Ale cześć, zrób nam wróć, pany się tutaj jeszcze odwróci do zdjęcia. Nowy browar. Przyszła współpraca, kooperacja, kontakt. O tak, na pewno, zdecydowanie. Browar Kamilus.